mówiłem, ile wysokości potrzebował do tego, jaką wysokość uzyskał samolot Artura Gielaka, ten mały, przypomnę, po wykonaniu Immelmana po starcie, a ile, jakiej wysokości potrzebował samolot MiG-29, czyli Jacek Stolarek, by wykonać Immelmana po starcie. Jaka duża różnica jest tutaj, przy czym podczas startu, gdy te samoloty zrównały się ze sobą, Artur Gielak miał niemal prędkość maksymalną, a może dochodząco do pod maksymalną, gdy Jacek Stolarek dopiero się odrywał od pasa. Aby przygotować taki pokaz, zgrać wszystkie te elementy, by spotykać się w odpowiednim momencie i w odpowiednim miejscu, tak jak teraz Państwo widzieliście tą miankę tak zwaną, piloci niejednokrotnie spędzają godziny na tym, żeby omówić każdy detal, każde parametry, każdy z nich przecież dysponuje zupełnie innymi samolotami o innych charakterystykach i muszą to w pewnym momencie zgrać w jednym punkcie. Dlatego też, aby zaplanować tego typu lot, należy to przedyskutować każdy element, rozpatrzeć teoretycznie, czy to będzie funkcjonowało, czy też nie, i dopiero wtedy, gdy jest się na 110% pewnym, że będzie to funkcjonowało, dopiero wtedy można przystąpić do treningu. Dlatego tak też zrobili Jacek z Arturem, ale tu chciałbym powiedzieć, że prekursorami tego był Artur Gielak i Piotrek Iwaszko, dowódca 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego. No, ze względu na pełnioną funkcję Piotrek już troszeczkę mniej lata, przynajmniej nie w tym elemencie, który Państwo widzicie, godnie go zastępuje Jacek, ale cały proces przygotowania tej formacji i wykonania takiego lotu trwał kilka lat. Oczywiście musimy tutaj uwzględnić też proces, nazwę to proces decyzyjny czynników zewnętrzno-dowódczych, które ma swoje pewne ograniczenia bezwładnościowe. Dlatego tyle to trwało, jednak zostało zakończone sukcesem i dlatego możemy oglądać tego typu pokaz. Samoloty są bardzo blisko siebie w tej chwili, ale ze względu na tą różnicę wielkości wydaje się, że samolot Artura Gielaka jest troszeczkę dalej, jednak jeżeli odwrócą się, podlecą bliżej, zobaczcie Państwo, że one są w jednej formacji. Pamiętacie Państwo film, taki kiedy już był, jak lotniskowiec amerykański współczesny przenosi się wraz z samolotami F-14 do czasu ataku na Pearl Harbor, kiedy to amerykańscy piloci odrzutowców podejmują walkę powietrzną z japońskimi Zero. Możecie sobie Państwo teraz, jeżeli to Państwo pamiętacie, kto pamięta, to może teraz sobie porównać to, jak wyglądały te walki takich, no prawie
takie same różnice były pomiędzy tymi samolotami. A jak to wygląda w rzeczywistości tutaj? Czy byłyby szanse, czy też tych szans by nie było, aby samolot odrzutowy bojowy mógł z łatwością wymanewrować samolot myśliwski z czasu II wojny światowej, czy tak jak tutaj ten mały? Tak mi się właśnie teraz nasunęło, przypomniał mi się ten film, kiedy były tam takie zdjęcia, to latanie było dosyć dynamiczne. Ale oczywiście to była fikcja filmowa, my mamy tutaj rzeczywistość Artura Kielaka i Jacka Stolarka. Jacek Stolarek na MiG-u 29 nie ma smugaczy, te silniki po prostu zostawiają taki dym. Gdyby ktoś nie dostrzegł, to samolot Artura Kielaka jest w locie odwróconym, wykonywał ten element, taki wiraż tak zwany wypychany, czyli kiedy głowa jest, no powiedzmy sobie, na zewnątrz wirażu, jest to bardzo trudny element, bo tak jak Państwu też mówiłem o tym, że stery są zamienione, stery działają w odmienny sposób, że ster wysokości tam, wiecie, czyli byśmy polecieć do góry, w tym momencie sprawia, że lecimy w dół. A dodatkowo, parę metrów od niego, od tego samolotu, który jest w locie odwróconym, znajduje się myśliwiec MiG-29, więc to jest kolejny taki element utrudniający wykonanie tej figury. No i oczywiście na pilota działa ujemne przeciążenie, to tak jak Państwu wspominałem, piloci nie lubią tego.